I w studiu Radia Katowice Jerzy Zięba ponownie. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam wszystkich. Krótko po spotkaniu w sprawie SM. Bardzo przykra choroba. No i ze strony medycznej, na razie nie do ogarnięcia. I cóż tam ciekawego mówił pan tym ludziom, wśród których byli chorzy? Spotkanie to rzeczywiście było poświęcone stwardnieniu rozsianemu, bo w tej chwili jest to ogromny problem zaczyna być to problemem społecznym. Dowiedziałem się dzisiaj właśnie, że na liście najczęściej występujących chorób przewlekłych no, pierwsze miejsce zajmuje właśnie stowarzyszenie rozsiane. No i dzisiaj to spotkanie, które mieliśmy od godziny. przez pięć godzin? Długo. <laughs> Długo. Tak. tak. E, mówiłem na temat nie e, alternatywnych metod, ale mówiliśmy na temat. Jak jeszcze można pacjenta chorego ze stwardnieniem rozsianym wspomóc w jego leczeniu tej choroby, oczywiście nie odstawiając leków standardowo stosowanych? Mówiliśmy o tym, co jeszcze w przypadku takiego bardzo poważnego schorzenia można zrobić, jaką dietę zastosować, jakie suplementy zastosować, w jaki sposób to robić. No, i głównie to zajęło nam właśnie tak trochę. To Czyli... dużo tych suplementów omówiliście i metod skoro tyle go nie. No bo tak, to straszliwe schorzenie jest jednym z wielu schorzeń właśnie należących do tej grupy autoimmunogresji. Czyli z jakiegoś powodu układ otwornościowy atakuje nas, naszą zdrową tkankę, atakuje jakby to była tkanka obca dla niego. I to jest charakterystyczne dla wszystkich chorób z tej grupy, właśnie autoimunoagresji. Niestety, medycyna akademicka, tak zwana, nie ma leku na to, nie ma rozwiązania. Natomiast, jeśli przyjrzeć się innym metodom pozaakademickim, no to. W wielu przypadkach można tą chorobę wyleczyć. Ja nie twierdzę, że w każdym przypadku, bo to też pan doktor, który miał wykład wcześniej, wskazywał na to, że jeżeli ten stan trochę zlekceważymy i on rozwinie się już ponad samo zniszczenie, tej mieliny, która jest jakby takim izolatorem na przewodzie elektrycznym, a gdzie przewodem elektrycznym jest nasz nerw, i dojdzie do uszkodzenia samego przewodu, czyli nerwu, no to już wtedy niewiele już się da e, zrobić. Jednakże przy zastosowaniu innych metod, chociażby właśnie odpowiednia suplementacja witaminą D3, wprowadzenie innych substancji, przeciwzapalnych, naturalnych, przeciwzapalnych substancji, które nie mają takich potwornych skutków ubocznych jak leki farmakologiczne, to okazuje się, że tym osobom można bardzo, bardzo mocno pomóc. Ja dałem tutaj przykład. Właśnie w czasie tego mojego spotkania, że jeden z lekarzy amerykańskich wyleczył chorych ze stwardnieniem rozsianym, dając im tylko wodę z solą. Niesamowite. Tak. To, to brzmi tak fantastycznie może Zupełnie. i brzmi właśnie tak troszkę science fiction i jakieś wodu. Natomiast on wyraźnie powiedział, że. Medycyna akademicka, a sam był właśnie lekarzem, wyraźnie powiedział, że medycyna akademicka wielokrotnie myli chorobę przewlekłą z odwodnieniem organizmu. I on wykazał, że właśnie nerwy to jest taka struktura, ona jest dosyć skomplikowana, ale tam płynie woda. Hmm. Woda z minerałami. I on wykazał właśnie, że jeżeli woda. Nie płynie, bo na przykład jesteśmy w ten sposób chronicznie przez długi okres czasu odwodnieni. Następuje yy, stan zapalny w danym miejscu. Ten stan zapalny zniszczy, wcześniej czy później, zniszczy właśnie e, otoczkę mielinową, no i dochodzi do stwardnienia rozsianego. On to udowodnił nieraz zresztą właśnie tym, że Wyleczył osoby ze stwardnienia rozsianego, właśnie nawadniając ich organizm wodą. To nie, nie jest szybki proces, dlatego że ruch wody we włóknie nerwowym, tak on właśnie pokazywał i twierdził, jest bardzo powolny, a więc to nie występuje z dnia na dzień. Ale tak się dzieje. Wielokrotnie wiadomo również, że schorzenia takie, które. Przypominają właśnie stwardnienie rozsiane. Niekoniecznie tym stwardnieniem rozsianym są. Ja wiem, że stwardnienie rozsiane, diagnoza jest otoczka mielinowa, zniszczona, i tak dalej, dalej, ale jest to wynikiem zakażenia boreliozą i tego typu, tego typu objawy. Właśnie widoczne są jakieś właśnie paraliż, jakieś takie problemy y, neuro, y, neurologiczne, gdzie się okazuje, że borelioza jest przyczyną. Y, bardzo dużo już w tej chwili mówi się na mm, temat pewnego rodzaju bakterii, pewnej formy bakterii, które również mogą wywołać stwardnienie rozsiane. Y, oczywiście ja mówiłem na temat y, jeszcze inny, no, zajęło nam to mówię bardzo dużo czasu, gdzie gdzie wsparcie pacjenta innymi metodami lub substancjami dla pacjenta naturalnymi w dużym stopniu może pomóc, a czasami nawet taką chorobę wyleczyć. Hmm, a czy o jakichś innych metodach z innych stron świata rozmawialiście? Chciałbym nawiązać do tego, no bo wśród tych osób, które pana słuchały, byli również chorzy. Tak. Ja kilka tygodni temu rozmawiałem z panią, która zawiozła do Rosji swojego syna, właściwie już na. Na noszach, w takim stanie, z twardnim Tam ci Rosjanie doprowadzili go do takiego stanu, że on pracuje, chodzi po górach, uprawia sporty i raz do roku przechodzi jakąś terapię. Tam oni go przywracają z powrotem i znowu rok funkcjonuje bardzo dobrze, więc. No, to jest straszna choroba, wielki problem wielu ludzi. więc no. Ogromny problem. Ja naprawdę, tak jak mówię, ze zdziwieniem dowiedziałem się, że to jest numer jeden. Trudno mi w to uwierzyć, dlatego że zgodnie z tym, co nam przekazuje Światowa Organizacja Zdrowia, no jednak yy, nowotwory są tą pierwszą. Yy, potem, yy, potem po nowotworach są choroby serca, cukrzyca, no i osteoporoza o dziwo. Yy. Niemniej jednak y, dowiedziałem się właśnie dzisiaj rzeczy i ciekawej, i strasznej jednocześnie. Bo jeden z prelegentów dzisiejszych powiedział, że 55% populacji Polski jest chore na choroby przewlekłe. Jakieś różne. Czyli ponad połowa? Ponad połowa Polaków jest chora. <grych> na choroby przewlekłe. Czyli tutaj różne, mamy do czynienia tak. z ogromnym problemem społecznym, z ogromnym problemem finansowym bym powiedział bo stwarnienie rozsiane jest jedną z wielu chorób przewlekłych. No i nie wygląda to dobrze, pod tym względem nie wygląda. Dlatego zainteresowałem się tym przypadkiem rosyjskim i myślę, że do tego wrócimy, <laughs> kiedy ja jeszcze raz umówię się z tą panią i spotkam się z tym człowiekiem. Bardzo chętnie, dlatego że jest wiele innych jeszcze metod leczenia chorób przewlekłych. Być może jest to coś, o czym ja nie słyszałem, na przykład Rozmawiałem z lekarzami w Stanach Zjednoczonych, którzy stosowali w przypadku stwardnienia rozsianego, stosowali wlewy z wody utlenionej. Dożylne. Dożylne, tak, tak, wlewy dożylne z wody utlenionej i efekty mieli no, fenomenalne, Oczywiście robione Robionej z perhydrolu, a nie kupionej w aptece. Nie, nie, nie. <laughs> nie, nie z wody utlenionej, kupionej w aptece. To oczywiście mm, jest. No, Mówię, niezwykle ważne, jak to robić. Zastosował. W drugiej części ukrytych terapii ja to wszystko krok po kroku, wszystko popisywałem i wiem już w tej chwili, że doniesiono mi, że tak powiem, że są lekarze, którzy tą wodę utlenioną już stosują. Oczywiście nielegalnie. Ale Myślę, się... efekty są fantastyczne. Czyli i do tej wody, i do efektów, i do stwardnienia rozsianego też będziemy musieli kiedyś wrócić. A na razie po spotkaniu dam już panu odpocząć. Dziękuję za uwagę. <laughs> Dziękuję bardzo. W Dziękuję. Do usłyszenia. Do widzenia.